Cześć Piotrze, obiecałeś tutaj naszym widzom, że podzielisz się podobnym przykładem, tak jak w ostatnim filmie. No, myślę, że ostatni przykład mógł zrobić jakieś fajne wrażenie na naszych widzach. Także no, ciekawi jesteśmy, co tutaj dla nas przygotowałeś. Może opowiesz jakąś historię związaną z tym przykładem? Tak, jest to historia niebywała. Jest rok 2009, ja gram w drużynie na lidze niemieckiej. Partia dopiero co się rozpoczęła i może przejdziemy do szachownicy, ażeby to, bo to partia będzie bardzo króciutka. Niemniej jednak wydarzyło się coś bardzo zbliżonego do tego, co pokazywałeś nam ostatnim razem z ligi juniorskiej. I zobaczmy sobie, co miało miejsce. Otóż ja gram kolorem czarnym, zawodnik na poziomie tam 2300+. I przyjrzyjmy się, tak? Więc przygotowałem, możesz tam dalej parę ruchów pojechać. Tak, i o, i tutaj było oczywiście pierwsze zaskoczenie, ale ja już wiedziałem, że przeciwnik coś podobnego grywa, więc tutaj jakby byłem jeszcze w miarę przygotowany. I sobie zagrajmy, tak, tak. No takie trochę dziwne szachy ze strony przeciwnika, niemniej jednak. On już tak grywał i tutaj właśnie sobie opracowałem pewien system. Tak, D4. Wziąłem, goniec G7, goniec E3 i stop. O, i tutaj ja oczywiście idąc na partię przeczuwałem, że coś podobnego może stanąć na szachownicy i uznałem, że moja pozycja jest wystarczająco dobra, żeby się na nią zgodzić. I oczywiście planowałem przed partią zagrać normalnie skoczek F6 i uznałem, że no po prostu jest dobrze. Ale w czasie partii przyszła taka myśl, a może byłoby jednak lepiej usytuować mojego skoczka z G8 na polu F5. No i pomyślałem, tak też i uczyniłem. Zagrałem skoczek H6. Oczywiście, jakież było moje zdumienie, jak przeciwnik praktycznie po kilku sekundach raptem wykonał posunięcie hetman C1. Widzimy tutaj podwójny atak na skoczka i na gońca. I teraz moja reakcja. Oczywiście burak na twarzy, widzę, że tutaj, no mówię, to ledwo co się nawet tam człowiek kawki nie napił, którą sobie przygotował. Dopiero faza debiutowa i podchodzi nagle cała drużyna, szef, no i po prostu blamasz potworny. No trudno sobie, znaczy łatwo chyba sobie wyobrazić, w jakim ja byłem stanie. Nie dość, że tutaj człowiek pędzi całą podróż jeden dzień, żeby dostać się do Niemiec tam, tak? Ledwo siada do szachownicy, już otrzymuje pozycję przegraną i to w taki kompromitujący sposób. Tak, ja sobie tylko potrafię wyobrazić tą falę gorąca, która gdzieś tam napływa po hetman C1, tak? To trzeba przeżyć, żeby zrozumieć, jakie to jest uczucie od wewnątrz, jak po prostu wszystko zaczyna tam pulsować i nagle człowiek czuje, że wybuchnie, tak? No i w tym wypadku, no tak chwilę popatrzyłem, no dobra, no co mogę zrobić? No muszę zagrać skoczek C6, to już bez większego namysłu zagrałem skoczek C6, przeciwnik pobił tę figurę na H6, no i ja jeszcze mówię tak sobie, wezmę tego gońca, pobij tego gońca, tak, bo tak uczyniłem, hetman pobił, pobiję na D4 i zaproponowałem remis. A nóż przeciwnik się zgodzi. No, ma niższy ranking, tam gdzieś o 100 punktów. Może, no, ostatnia deska ratunku, tak? Ostatnia deska ratunku. I co się okazuje? Nagle tak po 15 minutach, w momencie, kiedy przeciwnik zapadł w długi namysł, po 15 minutach coś mi tak nagle przyszło do głowy, a może to tak wcale nie jest oczywiste. Na czym on myśli? No wiadomo, że musi odrzucić i musi grać, tak? No dobra, sobie chodzę, no co mam zrobić, no próbuję jakoś te moje rozkołatane nerwy jakoś uspokoić. Godzę się z losem, że no wiadomo, nie przyjmie, tutaj dalej czeka mnie już niestety dobijanie. I już po pół godziny, jak przeciwnik się namyślił, zacząłem, tak sobie jeszcze usiadłem, dopijam tą kawkę, jeszcze gorąco. I zaczynam myśleć, liczyć warianty, że może to wcale nie jest takie oczywiste, co to tutaj ma miejsce. No ale
no dobra, no już propozycja padła, no co mam teraz robić? Ale jak już przeciwnik myślał 45 minut, zbliżało się już do godziny, już pożałowałem swojej propozycji. Czyli dostrzegłem, jaką ogromną tutaj, zaraz sobie porozmawiamy o wariantach, ale jaką ogromną inicjatywą dysponuję ja tutaj w tej pozycji. Mhm. Tylko że to przyszło, to zrozumienie tej pozycji przyszło już naprawdę po długim namyśle przeciwnika. I już nastąpił taki moment, że mówię, no nie przyjmij tego remisu, nie przyjmij. I ku mojemu nieszczęściu ogromnemu przeciwnik przyjął moją propozycję, że zatem skończyło się tutaj już remisem. I teraz spójrzmy sobie naprawdę, co się zadziało. Oczywiście mogę powiedzieć, że jestem w czepku rodzony, bo to była ordynarna podstawka figury. Coś, co się zdarza raczej rzadko na tym poziomie. A okazuje się, że Kaisa tutaj sprzyjała mi w tym sensie, że tutaj się nic tak naprawdę złego nie stało. I teraz to moje usytuowanie centralne hetmana ze skoczkiem powoduje, że przeciwnik ma teraz ogromne problemy, żeby tutaj znaleźć jakąś obronę, przy czym tutaj już nie ma dobrego rozwiązania. Tutaj trzeba, jedyne co można zagrać, bo widzimy, że grozi skoczek na C2, tak? To jest jakby groźba już w pozycji. I okazuje się, że białe tak naprawdę niewiele może tutaj uczynić, tak? Czyli sprawa pierwsza, no to goniec D3 w ogóle nie wchodzi w rachubę, bo tutaj bijemy na G2 i tam padnie wieża. Natomiast najlepszym ruchem, jaki chociaż nawet po goniec D3 mógłby być jeszcze inny rozpatrywany wariant. Może skoczek B3. Skoczek B3, chyba nawet silniejszy, bo tam przecież po hetman G2 jeszcze hetman G7 może być. Skoczek B3, tak, zdecydowanie wygląda mi, że to jest chyba ten ruch, który tak, planowałem już zagrać. Natomiast najlepszą obroną w tej pozycji jest hetman D2. I poproszę Cię, Marcel, o przestawienie tego na szachownicy, hetman D2. Ponieważ to uniemożliwia zagranie nam zarówno skoczek C2, jak i skoczek B3, tak? Widzimy, hetman jest związany. Wtedy gramy hetman E4. No nie ma teraz lepszego ruchu, jak tylko król D1, bo inaczej skoczek C2 i odbijamy materiał z dużo lepszą pozycją. No i okazuje się, że w tym momencie możemy zagrać skoczek B3. I białe mają do dyspozycji w zasadzie dwa posunięcia. Albo zagrają hetman C3. Po hetmanie na C3 i gramy tutaj goniec G4. Właśnie, bo tu jest nieszczęście białego, że ten król jest w bardzo niefortunnym położeniu. Goniec G4. No i teraz nie ma lepszego ruchu. Musi zagrać figurą lekką na E2, żeby chociaż znaleźć furtkę dla króla na E1. Czyli dajmy na to goniec, czy skoczek E2. No to w zasadzie chyba nie ma znaczenia, czy goniec, czy skoczek, bo zaraz wchodzi... Wieża wchodzi na D8 i tutaj, ale pociągnijmy, skoczek E2, teraz gramy goniec E2, to jest to, co tam pamiętam, wieża D8, król E1 i skoczek D4, wracamy, grozi skoczek C2, grozi mat, tam no tysiące gruźb i białe nie są w stanie tutaj uratować skóry. I jest jeszcze inny wariant, zamiast ruchu hetman C3, skoczek C3. Tak, ale to oczywiście nawet po prostym zbiciu na D2 już byś tej pozycji nie żałował, że grasz dalej, prawda? No z pionkiem więcej końcówka, ale oczywiście to jest, mam tutaj urodzaj, jeżeli chodzi o możliwości wyboru, bo tutaj najlepszym ruchem będzie hetman na G4. Tak, wisi hetman na D2. Musi F3 złapać chociażby tempo, tak, na hetmana i hetman H5. Nawet taka pozycja. I po prostu widel. I pogoniec B5 możemy jeszcze pociągnąć, bo to wydaje się, że białe łapie na chwilę oddech, ale jest to bardzo iluzoryczne. Król F8, hetman D8, król G7, hetman E7 i nawet nie warto liczyć wariantów. Goniec E6 po prostu postawić tutaj na... Oczywiście można też pobić i na A1, ale goniec E6 takim jest ruchem o wiele sympatyczniejszym i białe nie są w stanie tutaj sprostać trudnościom, jakie powstają przy ich królu. Także no, szachy to taka ciekawa gra, plata nam różnego rodzaju figle i ja myślę, że nie wiem, czy ty masz taki w swojej karierze taki przypadek tego typu.
Ja już się nie zastanawiałem, ale gdybym coś fajnego znalazł, to myślę, że jeszcze gdzieś tam możemy kiedyś nagrać coś podobnego, ale ja znam to uczucie, tak? Nie wiem, czy to jeszcze z kariery juniorskiej bardziej, czy z ostatnich lat, ale taka podstawka i nagle się okazuje, że wszystko działa, tak? To jest niesamowita ulga. Najpierw jest tam fala gorąca, tak jakby nas po prostu wszystko piekło od środka. I nagle jak jeszcze zaczynamy mieć nadzieję, że tam może coś się zgodzi i to się zgodzi, to jest taka ulga jakby po prostu, no ciężko do opisania, tak? No tutaj w ogóle ja jeszcze patrzę na ten przykład, że niesamowite jest to, że trochę też tak zjadły cię nerwy, że wrzuciłeś ten remis. Tak, tak? Bo ja po prostu chciałem jak najszybciej uciekać z tej sali, bo te spojrzenia moich kolegów z drużyny, mojego szefa, to jest To trzeba siedzieć, być w tym miejscu, przy tej szachownicy, żeby to doskonale zrozumieć. Więc ja tak naprawdę chciałem zapaść się pod ziemię. Tak, czyli generalnie oni ci troszeczkę utrudnili życie w tej partii. No bo generalnie gdybyś sam dla siebie grał, może byś spokojnie do tego podszedł, prawda? Że tam mała jakaś inicjatywa, jakieś groźby. A tutaj poszło trochę tak, że jakby nie uwierzyłeś w te możliwości, które są dopiero po czasie. I tak? To jest bardzo takie ciekawe spostrzeżenie przy tego typu sytuacjach. Może to niech będzie taki sygnał dla naszych widzów, szczególnie być może młodych, mniej doświadczonych, którzy jeżeli coś takiego się wydarzy, żeby pamiętać o takich sytuacjach, o takich przypadkach, żeby nie tracić ani muszu, i żeby no, gdzieś tam szukać jeszcze potencjalnie drzemiących możliwości, bo one bardzo często się pojawiają. Może nie zawsze, bo no, postawienie figury to no, rzadko kiedy zdarza się, żeby to jeszcze było poprawne. Ja jako trener jeszcze przy tym przykładzie idealnie on obrazuje taką sytuację, że ja bym apelował właśnie do rodziców, którzy potrafią trochę grać w szachy, ale tak powiedzmy trzecia, druga kategoria, żeby, no nieraz takie sceny są, prawda, że tam dzieciak gra, rodzic jak za bardzo się angażuje, to też niedobrze, ale czasami tak robią. Ogląda tą partię, patrzy widełki, zaczyna się łapać za głowę, dzieciak już cały zestresowany, spocony przy tej szałownicy, prawda? A tutaj może właśnie w tego typu sytuacjach się okazywać, że jeszcze jest nadzieja i nie warto jej porzucać. Także tutaj bardzo często w ogóle tak jest. Oczywiście jest wiele więcej sytuacji, że to po prostu podstawka i do widzenia, ale no nie porzucaj nadziei, jakkolwiek się dzieje. Ja nigdy nie sądziłem, że będę o tym opowiadał w jakimkolwiek nagraniu przed publicznością. Raczej zachowywałem tego typu przypadek do opowiadania jako anegdoty. No może właśnie to dobry moment, żeby się tego typu rzeczami podzielić. Ale bo wiele rzeczywiście można się z tego przypadku nauczyć. Więc no, zachęcalibyśmy Państwa do podzielenia się może swoimi przypadkami. Napiszcie w komentarzu, może nawet wklejcie PGN-a i opiszcie, albo nawet napiszcie do nas maila. Może chcielibyście zaprezentować swoje takie ciekawe przypadki w naszych nagraniach, bo do tego też Was, Państwa zachęcamy do takiej aktywności. Jeżeli macie taką chęć, wolę, zapraszamy serdecznie. No myślę, że temat podstawek, które okazują się poprawne, na ten moment wyczerpiemy, a może do tego tematu wrócimy, jeżeli właśnie widzowie się z nami czymś ciekawym podzielą, ewentualnie jeżeli ja też znajdę coś ciekawego u siebie. Marcel, pożyjemy parę lat i na pewno jeszcze nie jeden przykład tutaj by może się trafić, tak? Z naszej własnej twórczości. Dokładnie. Miejmy nadzieję, że właśnie taki przykład, a nie przykład jak arcymistrzowie podstawiają figury, to mam nadzieję, że w ten sposób bardziej. Dobrze, proszę Państwa, dziękujemy za wysłuchanie. Myślę, że ten temat fajnie udało nam się wyczerpać. Jeżeli Wam się to spodobało, zostawcie lajka. Jeżeli ktoś nas stale ogląda i jeszcze nas nie zasubskrybował, prosimy to zrobić. Będzie można wtedy na bieżąco oglądać nasze filmy, jeżeli też wciśniecie dzwoneczek przy subskrypcji. Na tym dzisiaj zakończymy. Trzymajcie się. Hej. Cześć.